Hollywoodzkie gwiazdy nigdy nie ukrywały, że dla idealnej sylwetki są w stanie zrobić wszystko. Godziny morderczych ćwiczeń nie wystarczą, jeśli żywisz się w McDonaldzie. Sławni tego świata doskonale o tym wiedzą, dlatego inwestują w najlepszych dietetyków, którzy często mają nieco dziwne pomysły. Kiedy w 2004 roku Liv Tyler zaszła w ciążę, tabloidy jej przyklaskiwały, jednak tuż po porodzie aktorka nie mogła opędzić się od złośliwych komentarzy. Liv przytyła po ciąży i miała spory problem, żeby pozbyć się zbędnych kilogramów. Nie pomagały ćwiczenia i prywatny trener. Aktorka postanowiła spróbować czegoś bardziej radykalnego. Jej kluczem do sukcesu okazała się mała papryczka chili. Dodawała ją do prawie wszystkich potraw, gdyż doskonale zdawała sobie sprawę, że ostry smak zmniejsza uczucie głodu. Chili wpływa też pozytywnie na metabolizm. Jedna łyżeczka posiekanej papryczki o ponad 20% zwiększa tempo przemiany materii. Ten dziwny sposób walki z otyłością okazał się skuteczny. Jednak każdy, kto nie lubi ostrych potraw, będzie musiał z niego zrezygnować. Renée Zellweger oraz Kate Winslet od zawsze miały problemy z nadwagą. Ta pierwsza zapisała się w naszej pamięci dzięki znakomitej roli w filmie Dziennik Bridget Jones, a druga w Titanicu. Choć filmowe postacie przyniosły aktorkom sławę i pieniądze, to obie panie nie chciały być ciągle utożsamiane z pulchnymi bohaterkami. Kate przez lata odchudzała się i zmagała z efektem jojo. W końcu zaakceptowała fakt, że nikt nie jest doskonały. Zmieniła jednak coś w swojej diecie. Wyeliminowała z niej ulubione ciasteczka czekoladowe. Do swojego rozkładu dnia włączyła także ćwiczenia pilatesu. Jednak to nie ćwiczenia i ograniczenie słodyczy pomogły Kate odzyskać wymarzoną sylwetkę, ale wino Chardonnay. W jednym z wywiadów aktorka przyznała, że to właśnie dzięki temu dobroczynnemu trunkowi mogła powrócić do rozmiaru 36, a widmo pulchnej Rose z Titanica odeszło w niepamięć. Żeby odzyskać smukłą sylwetkę, Renée Zellweger stosuje bardziej radykalne metody. Jej dieta nie była zbyt zróżnicowana. Opierała się przede wszystkim na jajkach. Kilka jajek dziennie, a do tego kawa. Jeśli wierzyć słowom gwiazdy, czarny napój zmniejsza uczucie głodu, a jajka dostarczają białka, które aktywuje przemianę materii i ułatwia spalanie tłuszczu. Show biznes wymaga pięknego ciała nie tylko od aktorek, ale również od piosenkarek. Doskonale wiedzą o tym Fergie i Beyoncé, które mają skłonności do nadwagi. W dietę Fergie już chyba na zawsze wpisał się ocet jabłkowy. Napój nie tylko przyspiesza trawienie, ale też oczyszcza organizm z toksyn. Jest zdrowy, bo zawiera duże ilości potasu, wapnia, fosforu i sodu. Beyoncé postawiła na dietę lemoniadową. Piosenkarka przez kilka dni pije tylko ten specjalny koktajl robiony z wody, syropu klonowego, soku z cytryny i pieprzu kajen. Choć efekty są spektakularne, to dieta nie jest bezpieczna, dlatego nikomu jej nie polecamy. Okazuje się, że dziwne diety nie są wynalazkiem naszych czasów. Wszystkie obecne gwiazdy show biznesu bije na głowę wielka śpiewaczka operowa Maria Callas, która według wielu doniesień stosowała dietę tasiemcową. Wygląda na to, że popularna w latach 30. XX wieku śmiertelna dieta powraca i dociera do Polski. Maria Callas w ciągu jednego roku schudła aż 20 kilo i wielu twierdzi, że smukłą sylwetkę zawdzięczała pasożytowi, którego hodowała we własnym żołądku. Dziś może nam się to wydawać niedorzeczne, jednak w tamtych czasach ludzie nie byli świadomi strasznych konsekwencji tej wyniszczającej diety. Jak długo media będą kreować wizerunek szczupłej kobiety jako jedyny słuszny, tak długo gwiazdy będą do niego dążyć. Cel uświęca środki, dlatego pieprz, chili czy ocet jabłkowy już chyba nikogo nie dziwią. Jeśli znacie równie dziwne nawyki żywieniowe gwiazd, piszcie śmiało na forum. Jak co tydzień zachęcam Was do klikania Lubię to i wysyłania pomysłów na nowe odcinki na adres plotkarnia@wptv. Cześć!